No dzień dobry, z racji tego, że wreszcie w moim życiu nastała harmonia, wracamy z kulturalnymi inspiracjami miesiąca, bo wreszcie mam czas się inspirować. Także w tym miesiącu, w tym odcinku będą książki, filmy, muzyka i wiele innych. Zacznijmy od trzech książek i pierwszą z nich jest kardynał Krajewski, Zapach Boga. I miałam nadzieję, że ta książka to będzie wywiad rzeka albo coś... jakaś rozmowa lub po prostu jakieś takie myśli Krajewskiego. Natomiast to jest spis różnych jego wypowiedzi z różnych miejsc, po prostu spisanych przez Krzysztofa Taddeja. No i byłam trochę rozczarowana, ale mimo wszystko treść, która znajduje się w tych spisanych słowach, jest znakomita. I no bardzo otwiera oczy, bardzo pozwala również pokochać Boga jeszcze bardziej i zobaczyć, jak wspaniały jest, też niesamowicie opowiada o nowym papieżu, ale również o papieżu Janie Pawle II. No i ta książka jest niesamowicie ciepła, nie jest jakąś koloryzacją kościoła, nie jest formą wybielenia kościoła, jest po prostu bardzo dobrym aspektem i bardzo dobrą stroną kościoła i bardzo miło się na tę stronę patrzy i ta książka jest niesamowicie ciepła i niesamowicie okrojona miłością, także jeżeli byście chcieli ją przeczytać, to mocno Wam ją polecam. Tyle, że ona jest chyba na raz. Tak się właśnie zastanawiam i nie wiem, czy kiedyś do niej wrócę. Chciałabym, ale ja wiem, jak to jest z powrotami do książek w moim wydaniu. Mam nadzieję, że tak, ale zobaczymy. Kolejna książka to Pięć języków miłości. O tej książce nagrałam cały film, który nazywa się Nasz idealny związek. No i tu jest rzeczywiście skarbnica wiedzy, jak stworzyć... Znaczy, nie, to jest skarbnica... argumentów za tym, że mój związek lub na przykład wasz związek jest idealny. To też są sposoby na to, żeby po prostu kochać bardziej. Także ta książka jest fajna. Co prawda mam brzydką okładkę, ale to też jest prezent od naszej świadkowej na święta, więc bardzo udany prezent. Bardzo polecam. Są zarówno poradnik dla małżeństw, poradnik dla singli oraz poradnik dla... nie wiem, czy dla dzieci, chyba dla rodziców, o językach miłości dzieci. Także kolejna książka, którą mocno polecam. I następna, która z kościołem nie ma już nic wspólnego, to Berdo. I to jest debiut Anny Cieślar i moim zdaniem ona jest doskonała. Tu jest też bardzo ładnie napisane. Berdo. Historia, która poruszy każdego, kto kocha swojego ojca bez względu na jego błędy. Bo ta książka skupia się na trzech mężczyznach w różnym wieku. Jeden jest starszy, drugi jest w średnim wieku, trzeci ma 6 lat. I to jest bardzo taka szorstka historia, bardzo szorstcy bohaterowie, ale wreszcie jest tak nakreślona postać, tak nakreślony mężczyzna, że można go zrozumieć. Można powiedzieć sobie, wow, jesteś taki oschły, bo miałeś trudne dzieciństwo, bo to, bo tamto. I to nie jest tak, że jesteś oschły, bo jesteś oschły, tylko po prostu nie umiesz wymówić dobrych słów. Nie umiesz tego wyrazić, ale masz je w środku i chcesz, tylko jest w tobie wewnętrzna walka. Niesamowicie trudna historia, ale bardzo ważna. Ja więcej o tej książce powiedziałam w tekście na blogu, także zostawię Wam link w opisie. Następnie są dwa filmy, czyli Historia małżeńska, Historia małżeństwa, który jest doskonałym filmem, bardzo realnym, bardzo surowym, takim mięsnym, bardzo smutnym, wesołym. Jest tam wszystko, co może być. I więcej o tym filmie mówiłam w moich nominacjach oscarowych, które Wam zostawię w linku. Natomiast bardzo serdecznie Wam go polecam. On jest na Netflixie, więc warto go obejrzeć. Drugim filmem jest Lighthouse i o nim również mówiłam w nominacjach oscarowych. To jest niesamowicie doskonały, artystyczny thriller, chyba psychologiczny. Także wow!
To jest jeden z lepszych filmów, które widziałam w ostatnim czasie, w sensie nie w roku, tylko w kilku latach i bardzo, bardzo Wam polecam. Natomiast trzeci, nie film, tylko serial, to Nowy Papież i zarówno jak polecam Wam Młodego Papieża, tak samo polecam Wam ten drugi sezon, tylko to jest tak dziwnie zrobione, że to jest jakby jeden, jedyny sezon. Dziwne. W każdym razie serdecznie Wam polecam, bo tam jest mnóstwo przerysowanych sytuacji z życia naszego, kościelnego, prawdziwego i to jest taka gratka dla inteligentnych, dla tych, którzy... Znaczy, to jest dla wszystkich, bo to jest bardzo dobry serial tak na poziomie każdym, ale przede wszystkim jest wspaniały dla tych, którzy Kościół znają. Dla tych, którzy znają w pewien sposób Benedykta XVI, jakieś tam poczynanie Jana Pawła II, Franciszka i ogólnie historię papieży i historię Watykanu i tego, co się dzieje tam w Watykanie. No jest to doskonałe, na pewno niedługo napiszę o tym też tekst na blogu, więc będzie tam jeszcze więcej informacji. Ale teraz bardzo polecam, na HBO jest chyba jakiś tam darmowy czas na obejrzenie, w sensie jakieś tam 14 dni na wypróbowanie, on już jest cały na HBO, więc można chapnąć go w jeden dzień. Teraz muzycznie mam dwie muzyki, czyli Sanach i to jest, chciałam powiedzieć, moje odkrycie, ale to jest chyba odkrycie wszystkich. Kiedy usłyszałam ją pierwszy raz w radiu, no to miałam takie wow, dziwne, przesada. No i kilka sekund później już wiedziałam, że ją pokocham i teraz, kiedy poznaję jakąkolwiek jej piosenkę, no to je uwielbiam. Polecam Wam najbardziej Koronki. No świetne, świetny głos, świetne teksty, świetna muzyka, też pisałam o niej w ostatniej siódemce muzycznej, więc zostawię Wam link. No i teraz jest nominowana do Fryderyków, także mocno doceniona i super. I druga muzyka to Dawid Podsiadło. No i jestem bardzo zajarana tymi akustycznymi wersjami z górami w tle, ale przede wszystkim jego wykonem utworu lubię wracać tam, gdzie byłem. Już. Właśnie tej piosenki na festiwalu Zbigniewa Wodeckiego i po prostu posłuchajcie tego głosu. Dla mnie to jest znakomite. Ogólnie tak sobie myślę, że globalne ocieplenie niszczy moje filmy, ponieważ przez globalne ocieplenie mamy chmury, a przez chmury zmieniają nam się cały czas temperatury w pokoju i słońce zachodzi za te chmury cały czas i spadła. Ale no co zrobimy? Nic nie zrobimy, bądźmy w tym szaleństwie. Dobrze, ostatnimi inspiracjami są oczywiście, znaczy nie wiem czy oczywiście, ale są roślinne przestrzenie, czyli nasz sklep. No i ja Wam powiem, jestem w szoku. Wprowadziliśmy w grudniu i w styczniu takie cudowne rzeczy. Ja jestem tak zajarana tymi rzeczami, że po prostu czadziks. Jestem bardzo z nas dumna, więc teraz Wam o tym opowiem. Mamy sobie u nas kalendarze i ja jestem w ogóle zakochana w naszych zeszytach, one są z papieru recyklingowego, z makulatury i w ogóle tak strasznie jesteśmy ekologiczni w tym i wow. I ja takiego zeszytu nigdy nie miałam, bo tak sobie uznałam, że dobra, nie będę dorabiać, no po co, jak będzie mi potrzebny, to go kiedyś zrobię. Natomiast kalendarz oczywiście bardzo potrzebowałam i jestem z siebie dumna, bo zrobiłam kalendarz, który jest dla mnie doskonały. On nie ma zbędnej ilości kartek, jest lekki, ma miejsce na zapisywanie i ma tego miejsca wystarczająco dużo. No, uwielbiam ten kalendarz, bardzo się cieszę, że tyle ludzi go ma. Jestem ciekawa, czy Wy też go macie. Chcemy go cały czas wycofać, bo myślimy sobie, już jest połowa lutego, to go wycofajmy, a potem wieczorem jest zamówienie na niego. Także jeszcze go nie wycofujemy, więc jakbyście chcieli, to zapraszamy. Natomiast drugą rzeczą są nasze torby. I torby chwastowe i w ogóle są super, ale te z ilustracjami Ewy, no to po prostu robi robotę. I my chcieliśmy
być rozsądni i nie mieć u siebie tych toreb, no bo mamy inne torby, chcieliśmy je wykorzystać, dopiero później sobie wziąć te nasze, no ale wytrzymaliśmy tydzień i potem je sobie wzięliśmy i używamy ich non-stop do noszenia ciężkich zakupów, do noszenia książek, do przenoszenia laptopów, kaw i innych rzeczy do pracowni, tak na co dzień po prostu z portfelem cały czas i też mega się cieszymy, że ludzie, którzy kupili od nas, w sensie nasi przyjaciele lub którzy dostali od nas te torby, też je totalnie cały czas noszą, także jest to super miłe i te torby są jeszcze bardziej wytrzymałe niż nasze ramiona, także jeżeli się martwicie, to się nie martwcie, ja tak cały czas zwracam tutaj się po kuchni, bo no po prostu je widzę, no i też je pierzemy i też się z nimi nic nie dzieje, więc moim zdaniem jest to produkt taki mega jakościowy, w który włożyliśmy bardzo dużo czasu, bardzo dużo myśleliśmy o tym, to jest produkt ekologiczny, jest też czarny, więc są też beżowe, ale czarny jest taki niebrudzący się, na dłużej, bez prania i takie tam, no jesteśmy po prostu zachwyceni, zakochani. I to jest moja inspiracja miesiąca. Natomiast trzecią inspiracją, jeżeli chodzi o roślinne przestrzenie, jest nowa kolekcja Malwiny. No i dla mnie ona jest taka piękna. Kocham kwieciarkę, introwertyczkę oraz przyjaciółki. Teraz możecie zobaczyć, jak piękne są te kolory, jak piękne te kobiety są zanurzone w tych kwiatach z każdej strony. Także no, jestem też szczęśliwa, że Wam się te rzeczy podobają, mi się strasznie podobają. Bardzo, bardzo cieszę się, że nasze produkty są bardzo jakościowe i że nasze produkty są bardzo ekologiczne. Bo przed chwilą dostaliśmy paczkę PR-ową z Liren. No i tak Wam powiem... No nieciekawie. Pracując w takiej marce, w sensie Liren Natura, o której mówiłam Wam w filmie, polska marka, uważam, że jest super, korzystam z niej i w ogóle szanuję i będę na pewno kupować te produkty, bo je po prostu lubię i dobrze na nas razem z Petrem działają. Natomiast ogólnie Liren, no zrobił taką kaszanę. Ech, ludzie! No więc tak ogólnie bardzo się cieszę, że wszystkie nasze produkty są takie dobre, są ekologiczne, są rozsądne, są wartościowe, mają w sobie sztukę i promocję sztuki i jestem mega nami zainspirowana. W sensie jestem mega z nas dumna i cieszę się, że mamy sklep, który jest dobry. Który nie idzie na ilość, nie idzie na taniość. Teraz zmieniliśmy drukarnię i zmieniliśmy ją na jakość i ona jest droższa, ale jest lepsza, jest dalej, ale jest lepsza, jest po prostu wspaniały papier i dla nas to jest totalna kombinacja, w sensie bardzo dużo czasu musimy poświęcić, żeby te druki odbierać, żeby je zamawiać i tak dalej, ale jest lepiej. I ta sztuka jest jeszcze lepsza i ja się cieszę, że nie robimy na łatwiznę, nie idziemy na rozwój marki, czyli zlecanie wszystkiego innym w sposób taki tańszy, bo zlecanie jest super, ale nie te tańsze i te prostsze, nie idziemy na prostsze rozwiązania i bardzo mnie to cieszy. Także jeżeli jeszcze nigdy nie byliście na roślinnych przestrzeniach, to mocno Was zapraszam, bo to nie jest sklep youtuberki, to jest sklep Karoliny i Piotra Trojanowskich. Taka sytuacja. No, napiszcie, co Was zainspirowało w styczniu. Jeżeli nie pamiętacie, co Was inspirowało w styczniu, napiszcie, co Was inspiruje teraz, na ten moment. Ja Was serdecznie ściskam uściski. Pozdrawiam, buziaczka.